Niekwestionowanym królem polskich hodowców jest świętej pamięci Paweł Radwański z Mysłowic. Pomimo znacznego upływu czasu od jego śmierci, legenda o nim jest ciągle żywa. Wielu polskich hodowców zawdzięcza mu swoje wybitne wyniki lotowe. Radwany, bo tak nazywa się gołębie z jego szczepu, są nadal żarliwie poszukiwane ze względu na swoją wszechstronność oraz wybitne walory w hodowli i lotach. Po śmierci Pawła Radwańskiego stróżem jego szczepu stał się Jerzy Mateja Stychów, niestety także już nieżyjący. Dzięki nagraniom archiwalnym przybliżymy Państwu tego znakomitego hodowcę. W celu przybliżenia postaci Pawła Matei udaliśmy się do Tychów, gdzie nasz hodowca mieszkał i hodował swoje wspaniałe ptaki. Mamy rok 1998 i Paweł Mateja jest jeszcze mimo swoich problemów ze zdrowiem aktywnym hodowcą, a także przedsiębiorcą. Podobnie jak jego szwagier Krystian Kachler, którego również odwiedziliśmy, zajmuje się produkcją nagrobków. Całe swoje życie związał z firmą i z hodowlą gołębi pocztowych. W ostatnim czasie stworzył duet z Józefem Binocym, także wspaniałym, wszechstronnym fachowcem w dziedzinie hodowli gołębi i systematycznie zdobywali oni czołowe lokaty na szczeblu oddziału, rejonu, a także kilkakrotnie stawali na podium Mistrzostwa Polski. W wielkiej klasie hodowli Jerzego Matei świadczą pokazywane właśnie na ekranie trofea. Nie są to wszystkie puchary, bowiem ilość pucharów, jaką zdobył nasz hodowca w swojej karierze, nie zmieściła się nawet w największym mieszkaniu. Prosimy zatem naszego rozmówcę o przedstawienie nam swojej hodowli, którą, jak wiemy, oparł na gołębiach Pawła Radwańskiego. W późniejszym czasie dołączył do krwi gołębie od Stegemana. Panie Mateja, jak wypadł Pan w lotach w obecnym roku i jakie gołębie przyczyniają się do osiągnięcia tak wspaniałych wyników? W tym roku miałem trochę gorsze wyniki, zająłem dopiero drugie miejsce w oddziale. No nie wiem, jak tam w okręgu się oprasowałem, bo jeszcze nie znam wyników. No po prostu mam 24 wdowce, w tej chwili są połączone z samiczkami i wychowują po jednym młódku. Po prostu jest tu 6 wdowców nowych w tych 24, bo te stare wycofałem już po 10, po 8, po 9 lat. No i po prostu trzeba każdego roku coś odmłodzić. No są to gołębie pochodzenia niemieckiego Stegemana i Pawła Radwańskiego. Zdają bardzo dobrze egzamin, te gołąbki łączone razem. Po prostu 2 lata temu robiłem takie rozeznanie i to na 12 wdowców miałem 113 konkursów. U nas się nie mówi nagrody czy dyplomy, tylko konkursy. No, no są gołębie, które lecą jako 2-letnie dobrze już, ale najlepiej lecą jako 3-letnie. I później dali. No, są gołębie, które robią po 12 na 14 lotów, ale z tego są przykładowo 2 loty podwójne, to już nie mają szans zrobienia 14 nagród tych konkursów. Czyli masz takie ptaszki, samczyki, co mają w roku po 12? Po 12 konkursów. W tej chwili jest jeden, co ma 12, 2, które mają po 10. I po 9 jest chyba 8 gołąbków. No a tak później tak są te jeszcze stare gołębie, które były po 10-9 lat, no to wycofałem. No i to są gołębie bardzo te dobre, żywotne i spokojne, nie są takie płochliwe. No jestem z tych gołąbków bardzo zadowolony. On w tamtym roku mi zginął na Świnoujściu. Do Świnoujścia miał 9. A przez poprzedniego roku miał 12, przed tamtym rokiem miał 12 i w tym roku też ma 12. 12 konkursów? Tak. Czyli nie gubi konkursu? Nie gubi. Nie gubi w ogóle. Na Świnoujściu został w tamtym roku i przyszedł po miesiącu już, jak było prawie po lotach. No to byłem tak szczęśliwy. Nie będziemy go płoszyć, bo nie ma sensu. Jeśli powiedziałeś słowo, że to jest samiczka po oryginałach Radwańskiego,
Faktycznie mnie tu serce zamarło, ponieważ kocham się w takich pięknych oczach, jak ta samiczka właśnie ma. No to trochę opowiedz o tych gołąbkach radwańskich i po prostu bardzo dużo miłych chwil sprawiają mi te gołąbki Pawła Radwańskiego, bo już w tej chwili całkowitych oryginałów nie mam, ale mam po oryginałach potomstwo i bardzo się dobrze sprawuje. Na początku bardzo dużo tych gołąbków zgubiłem, bo nie wiedziałem, jak nimi lotować. No po prostu jako roczne one nie chcą bardzo dobrze iść, jako dwuletnie już idą lepiej, a jako młode to wcale nie chcą chodzić. Przynajmniej u mnie tak było i później jednego roku była bardzo ciężka pogoda i zgubiłem dużo tych gołąbków. Ja miałem 3 samice starsze od Pawła Radwańskiego, które miały już po 4 lata, a nie były w ogóle lotowane i zaryzykowałem te samiczki włożyć na 500 i one wszystkie 3 mi zrobiły nagrody z tych 500 i później jeszcze było 5 lotów do końca bez lotowania i one wszystkie potrafiły zrobić po 5 konkursów. Także wtedy dopiero się przekonałem, że nie trzeba lecieć jako młode, roczne, a jako dwuletnie i później dalej. Do 10 lat to idą niezawodnie. Są tu oryginały też od Stygemana z Bochum. To jest oryginalny. To jest oryginalny Stygeman, ale on się wywodzi z Jancynów u Stygemana. No w tym roku ma 8 w konkursie zrobionych. To jest na obrączce? Niemiecki oryginał to jest. Oryginał z rodowodem. Są to bardzo dobre gołębie w połączeniu z tymi gołębiami. Ja przytrzymam, Tadziu tamtego 80 złap u góry. O tego tak. To jest syn jego. Ten syn w tamtym roku był 2 razy na Dortmundzie i zrobił 2 razy z Dortmundu. W tym roku zrobił z Den Haagu konkurs. No jest to jeden z bardziej, on nie robi na 10-10, ale zrobi na 10-6, ale czym ciężej i dalej to jest, no to jest ojciec z synem. No i wiem, że szwagierka też posiada te gołąbki Stygemana. Nawet słyszałem, że kolega Handerek też nabył rzekomo, nie wiem ile, co i jak, bo po prostu nie interesują mnie inne hodowle. Patrzę tylko na swoje gołąbki i tym się zachwycam. No i co roku przynoszę od kolegi Stygemana, jadę do Bochum, to przywożę 2-3 gołąbki, żeby mieć do krwi. No, ten był 4 razy pierwszy w tym roku u mnie na gołębniku. No myślę, że to będzie duża pociecha jeszcze, bo to on dopiero pierwszy rok był na wdowcach. Ja przepraszam, że tak łapię te gołąbki, ale w tej chwili chcę wyjaśnić, że nasz kolega, pan Mateja, jest po operacji i nie może się po prostu tak zginać i dlatego ja trochę obsługuję. Dlatego proszę coś powiedzieć o tym gołąbku. No jest to moja nadzieja. Myślę, że to będzie jeszcze procentowało więcej na drugi rok i w ogóle no jest to gołąb, który powinien mi dużo sprawić przyjemności. To już jest samica pół Radwan i pół Stygeman. Czyli robić krzyżówki. Krzyżówki, tylko to. Czyli krzyżówki są potrzebne, jeżeli by uzyskać dobre lotniki, tak? Ja po prostu nic w pokrewieństwie nie hoduję, tylko wszystko w krzyżówce. Nie mam żadnego gołębia w pokrewieństwie, nic. Nic nie łączysz na przykład ojca z córką? Nic z tych rzeczy. Tylko nic. Wszystko daleko. Daleko. Tak, bardzo daleko i po prostu mi się to sprawdza. Rzekomo są lepsze efekty, jak się łączy w pokrewieństwie. Łatwiej jest. Ale po prostu na razie mi nie potrzeba. Mam wyniki od kilku, no może powiedzieć od 20 lat, takie, które mnie zadowalają i po prostu nie szukam innych metody. Od 15 lat lotuję wdowieństwem, no i
w Tychach jestem stale w czołówce, no. Jak nie drugi, to trzeci, jak no nie trzeci, to pierwszy, no. No ogólnopolski jesteś też. No i dobrze mi, no też idzie się dość tam dobrze, no. W tamtym roku zrobiłem mistrza okręgu, czego się nawet nie spodziewałem, no tak to wyszło, no jak wyszło, no co zrobić. Podstawą tak czołowych wyników są przede wszystkim wybitne gołębie, ale wiemy dobrze, że umiejętna gra na wdowieństwo ma w tej hodowli wielkie znaczenie. Poprosiliśmy naszego rozmówcę o pokazanie nam gołębnika dla wdowców. To tak urządzone, że tu jest jedna taka miseczka do pojenia, jedna do karmienia. Tu jest taki kołek, na którym one siedzą. No i one tu siedzą przykładowo i czekają przez cały czas. Czyli na każdego wdowca ma jedną samiczkę. Tak. I każda siedzi osobno. I ona nie jest w ogóle lotowana przez ten okres, tylko same samczyki przychodzą do niej, tak? Tak, same samce. One siedzą zamknięte, tylko jak samce są w locie, to przykładowo jak w piątek wkładamy samce na lot i pokazujemy te samice, one zostają i są do niedzieli i latają koło domu, także się wykąpią, polatają jak sobie. Jak samczyk wróci jako wdowiec do samiczki, ile czasu przebywa samicą? No zależy od lotu, to nie idzie określić, to duży. Czym cięższy lot, tym duży, a czym krótszy lot... Nie trzeba by to odwrotnie robić? Ja tak robię. Czym cięższy, to puszczać, żeby samiec odpoczął? Nie. Ja robię tak, że jak jest dłuższy, ciężejszy lot, to samice siedzą nawet i 2 godziny z samcem, nie? A jak jest krótki lot, jak przykładowo on, bo u nas konkurs nieraz się kończy 15 minut, to jak już 15 gołębia wbije, czy tam 15 minut bije, to pierwsze wdowce już łapie i samice, te wdowy, i odkładam już od samców. No i one tu siedzą i tu mają dosyć duże te cele. Każdy fakt to jest tak, woda tu, i karma, plus taki kołeczek do siedzenia, żeby sobie siedział. Siedziała, samica siedzi tu na tym. Jureczku, więc na ten temat tych gołąbków może coś powiesz? No to jest mój najlepszy pupil, to jest mój stary płowy, oryginalny, radwański. W tej chwili ma 11 lat. W tamtym roku jako 10-latek zrobił jeszcze 10 konkursów, a przez 5 ostatnich lat, łącznie nie ten rok, tylko do tyłu, 5 lat od tamtego roku, w ogóle miał 52 konkursy. Coś niesamowitego. No jest to gołąb, który... To jest krwi radwański. Oryginał radwański. To jest oryginał Stegemann. To jest gołąbek, który mi wydał samca, co był czwarty w Polsce jako lotnik. Ile razy był na wystawach, wygrał wszystkie wystawy. I w ostatnim roku myśmy mieli poświęcenie sztandaru. I ja go w ten dzień wypuściłem i Jaszczur mi go zabrał. To był syn jego. On wszystkie wystawy wygrywał i w roku najmniej zrobił 10 konkursów. To jest ojciec tego połowego, który tak dobrze latał przez całe życie. Gołąb jest racy radwański. Oryginał radwański. Jakby nie było, jeden z najlepszych lotników, który Jurek coś opowie o tym gołąbku więcej. No jest to połowy, który mi wydał. Co najmniej tam jest u wdowców, są 2 połowy, tutaj jest stary połowy, bo jest wycofany od wdowców. No ten gołąb, który jak wydał połowego, to już jest 100%, że no, młodym nie lecieć, rocznym 3 loty, a później można już lecieć do 10 lat i te gołębie nigdy nie giną. To jest ze słynnego czerwonego od Pawła Radwańskiego, który mu wszystkie nagrody tam wygrywał. Był to gołąb na owe czasy bardzo drogi u Pawła Radwańskiego. Ja go kupiłem, no i taką ciemną samicę, i to jest syn po nich. I tu są 2 gołębie pochodzenia Mulemans. Po prostu mam problem je wyszukać. 2 gołębie pochodzenia Janssen, oryginały, które sprowadziłem z rodowodami. I są 3 mutki Stegemanny. A to jest reszta wszystko po moich łączone już Stegemanny z tymi radwańskimi.
Kolejny ważny element to karma. Oto jaką karmę używa i w jaki sposób karmi swoje gołębie, lotując na wdowieństwo, zapytaliśmy naszego hodowcę. No po prostu wdowcom podaje karmę w dniu lotu dietetyczną, a już później po przykładem wracają w niedzielę z lotu, to mają dietetyczną, a później od poniedziałku już dobrą karmę. Ale pierwsze 3-4 loty jest ta karma niby dobra, ale jest uboższa. A po czwartym, po piątym locie zwiększam oleiste ziarna i te, które oni najbardziej lubią. No i wdowce muszą zjadać od początku do końca daną porcję jedzenia. Jak przypadnie przykładowo 3 deka na jednego gołębia na pierwszym locie, to przy ostatnim one muszą też zjadać 3 deka. Jeżeli one tracą apetyt, to muszę to tak robić, żeby im czegoś dosypać, tyle, żeby one zjadły, co, żeby miały swoją normę, a to, co one zostawią, to wtedy to wycofuje, minimalnie naturalnie. Coś tam po cichu, tak mówiłeś do mnie, o jakichś orzeszkach. Tak, no i każdy dzień po oblocie rano dostaje każdy wdowiec jeden orzeszek i po wieczornym oblocie też jeden orzeszek, a jak wraca z lotu, to ma 2 orzeszki w celi, gdzie na niego czeka samica. Żeby zrozumieli dobrze nasi koledzy, więc może tak powiesz prosto. Czym karmisz całą zimę gołębie? Całą zimę po prostu, bo ja jestem zwolennikiem i lotów, i wystaw. Dużo daję gołębie na wystawy. Po prostu może i z większym, i z mniejszym skutkiem te wystawy się tam wygrywa, czy nie wygrywa. Ale jest kontakt z kolegami i to po prostu tak długo daję dobrą karmę, aż te gołębie się spierzą. I przykładowo to jest karma gdzieś do 13 stycznia. Dobra karma. A później jęczmień i bardzo mało owsa. I nic więcej, żadnej pszenicy. Kiedy zaczynasz dawać już dobrą karmę? Przed sparzeniem? Przed łączeniem w pary jakieś tydzień czasu daję lepszą karmę, ale po połączeniu, bo ja łączę gołębie wszystkie i metoda naturalna i wdowieństwo 8 marca, to w zależności, jakby było 8 marca bardzo psotnie, brzydko, niesłonecznie, to czekam 9 czy 10, ale najdalej do 10 i wtedy łączę wszystkie gołąbki razem. I do tygodnia mam wszędzie jajka, także mi się to wszystko tak układa. I jak one już znoszą jajka, dostają sam jęczmień przez co najmniej te 14 dni, żeby były spokojne. Bo wtedy one nie gruchają, nie wchodzą jeden drugiemu do celi, nie biją się, są raczej więcej spokojne i trochę tak mniej ty karmi.